zapraszamy już kolejnego naszego gościa. Jest nim pani Anna Kołakowska z Federacji Producentów Nasion Kukurydzy i Sorgo, francuskiej organizacji zawodowej zrzeszającej firmy nasienne i rolników reprodukujących nasiona kukurydzy. Pani Anna Kołakowska jest także kierownikiem działu zagranicznego, koordynatorem projektu Seeds for Future. Wreszcie członkinią Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. Pani Aniu, trwa w tym momencie kampania promocyjna tego programu Seeds for Future, czyli kukurydza ziarnem przyszłości. Jakie są cele tej kampanii? Dlaczego w Unii Europejskiej kukurydza wymaga promocji? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panią. Wydaje się, że jest to uprawa, którą wszyscy widzimy, jeszcze teraz jest na polach. W Unii Europejskiej jest 15 milionów hektarów kukurydzy. W tym prawie 9 milionów uprawianej na ziarno. Niestety Unia Europejska jest deficytowa, jeśli chodzi samowystarczalność ziarna kukurydzy, ponieważ w tym roku, w tym sezonie najprawdopodobniej ilość importowanej kukurydzy wyniesie 15 milionów ton. W sezonie 2018-2019 to było aż 24 miliony ton. Także jest możliwość, żebyśmy produkowali więcej i to, co mówił mój przedmówca, pan Tadeusz Szymańczak, jest miejsce na to, żeby powierzchnia uprawy kukurydzy w Europie wzrosła. Natomiast niestety obserwujemy trend odwrotny, maleje ta powierzchnia i dlatego musimy tę uprawę promować się w Unii Europejskiej. Dlaczego kukurydza, Pani zdaniem, jest ziarnem przyszłości? Długo by o tym mówić. Wszyscy wiemy, znamy jej zalety jako bardzo dobrej energetycznej paszy. Jeśli chodzi o kiszonkę, która jest podstawą w produkcji mleczarskiej. Pasza produkowana na miejscu w gospodarstwie, łatwa do wykorzystania. Również znamy zalety kukurydzy w żywieniu, w konsumpcji spożywczej, ale wiemy, czego może nie wszyscy wiedzą, to jest to, że kukurydza może odgrywać rolę w tym, co jest teraz tak bardzo modne, czyli w tym bilansie dwutlenku węgla. Hektar kukurydzy, z którego zbierzemy na przykład 10 ton ziarna, wyprodukuje rocznie 10 ton tlenku węgla. Przepraszam, tlenu oczywiście. Absorbując duże ilości dwutlenku węgla dzięki swojej dużej biomasie i również tej intensywnej fotosyntezie, ponieważ wiemy, że kukurydza ma tę swoją specyfikę fotosyntezy typu C4, wobec, kiedy absorbuje dwutlenek węgla zarówno w dzień, jak i w nocy. Ja może jeszcze zapytam o taką dosyć ważną kwestię. Dlaczego będziemy promować materiał siewny kukurydzy i sorgo produkowany szczególnie w Unii Europejskiej tutaj? Unia Europejska jest dużym producentem z kukurydzy nasiennej. Jest to bardzo wymagająca produkcja i rolnicy, którzy się tym zajmują, rzeczywiście reprezentują najwyższy poziom technologiczny w tej dziedzinie. W Unii Europejskiej jest uprawianych około 150 tysięcy hektarów, 180 tysięcy hektarów rocznie. Polska również jest producentem kukurydzy nasiennej na swoje potrzeby, głównie na swoje potrzeby krajowe. Ten materiał wyprodukowany w Unii Europejskiej jest
certyfikowany, jest sprawdzana jego siła kiełkowania, czystość genetyczna, czystość właściwa. Dzięki temu jest on najwyższej jakości i to jest gwarancja tego, że ten postęp genetyczny, który proponują nam firmy hodowlane, jest dzięki tej czystości genetycznej zachowany i klient, rolnik otrzymuje nasiona najwyższej jakości. Jakie są Pani zdaniem perspektywy na rynku kukurydzy nasiennej w Unii Europejskiej w sezonie 2021-2022? Może wystarcza tak ogólnie, jeśli chodzi o nasiona kukurydzy, zawsze się jakieś można kupić. Ale niektórzy to nie zatrzymują się tylko na tym, żeby były to tylko nasiona kukurydzy. Chodzi im o konkretne odmiany, o te nowości, które zagwarantują ten dostęp do postępu genetycznego, który ciągle w tej dziedzinie postępuje. W poprzednich latach, ze względu na to, że jest to produkcja bardzo technologiczna, wymagająca odpowiednich środków produkcji, nawadniania, ale również dobrych warunków klimatycznych, nie tylko niedobór wody jest tutaj ograniczający, ale również wysokie temperatury. Zdarzały się niedobory materiału siewnego pewnych odmian. To szczególnie w zeszłym sezonie można było to zaobserwować. W tym roku powierzchnia uprawy kukurydzy nasiennej u wszystkich producentów europejskich wzrosła. W większości były dobre warunki klimatyczne, wobec tego możemy się spodziewać, że w tym roku nie tylko będą, w tym sezonie będzie materiał dostępny, ale również zostaną uzupełnione zapasy. Dzięki temu te najbliższe lata będą może trochę spokojniejsze, jeśli chodzi o dostęp do materiału siewnego.